Cześć, z tej strony trap.pl, a w dzisiejszym materiale omówimy sobie niesamowicie ciekawy i ostatnio głośny temat popka. No bo w sumie już jakoś od półtorej roku nie było żadnego osobnego odcinka o naszej polskiej scenie, ponieważ no bardzo mało się tutaj działo ciekawych historii. Jednak właśnie temat króla Albanii niewątpliwie musimy sobie przegadać, ponieważ już dawno sytuacja żadnego rapera mną aż tak mocno nie wstrząsnęła, szczerze mówiąc. No bo skoro sami kliknęliście w ten film, to pewnie gdzieś w internecie już wam się przewinęły, czy to najróżniejsze fotki, czy też nagrania właśnie popka z jego nowymi tatuażami na twarzy oraz dziwnymi zachowaniami. Stąd też pewnie się zastanawiacie, co dzieje się obecnie z tą już ikoną polskiego rapu. I na to właśnie pytanie wam dzisiaj odpowiem, po kolei omawiając nawarstwiające się problemy z ostatniego roku popka Monstera. Patrzy, wchodzimy na planszę, to co robimy, robimy naprawdę. Kiedy przyspieszenie spadnę, ona tego słucha i przy tym nie zaśnie. Ona chciała tylko dobrze, a ja znowu przecież szukałem szczęścia. Chytałem nadziei, lubię się streszczać. Biorę to całe, a nie kurwa w kęsach. Weź, przestań robić bliźniemu, co tobie niemiłe. Sztuczny fleksy na siłę, zakryj się kominem. Gdzie z takim ryjem dziko? Dobrze już o tym wiecie, że nigdy jakoś mega fanem polskiego rapu nie byłem, ale jest oczywiście od tego kilka wyjątków i właśnie do nich na pewno zaliczam popka, ponieważ gdy razem z Alibabą i Boriksonem tworzyli oni skład gangu Albanii jeszcze za dawnych czasów, no to jako nastoletni chłopak byłem ich wielkim fanboyem, nie ukrywam. Wiadomym też od zawsze był szalony i bardzo niezdrowy, przepełniony używkami, styl życia, który ten raper preferuje i uskutecznia, bo niezliczoną ilość razy opowiadał o tym, czy to w najróżniejszych wywiadach. To było pierwszą rzeczą, którą zrobiłeś po tym, jak wypisałeś się ze szpitala? Wróciłem do tego samego pubu, wziąłem 11 LSD do ryja i zasnąłem na 8 miesięcy. Chyba żartujesz. Nie żartuję, mój Boże. To jest prawdziwa historia. Tak. Zaraz po pierwszej śpiączce padłeś w drugą śpiączkę. Tak. Mieszkałem 3 lata w Amsterdamie, półtora roku przespałem. Czy to w dokumentach, które rozchodziły się viralem i to podkreślam na całym świecie, co jest absolutnym ewenementem w skali naszego kraju, czy też przede wszystkim opowiadał o tym zawsze na swoich kawałkach. Jednak też z biegiem czasu, z postępem swojego wieku, popek wyraźnie starał się z tym uzależnieniem walczyć. Bywały takie momenty, kiedy przez dłuższy czas był on całkowicie czysty, zwłaszcza przy swoim powrocie do sportu walk, ponieważ chwalił się on swoją przemianą w licznych wywiadach. Jesteś przed walką, powiedz mi, jak się czujesz w ogóle, boisz się tej walki, czy czekasz na nią? Nie, absolutnie się nie boję, bardzo na nią czekam, bo oceniam, że wakacje, jak mówię, przestałem pić, palić papierosy, trenuję bardzo ciężko dwa razy dziennie. Twierdził, że sport uratował mu życie i wyciągnął go z problemów narkotykowych. Rozumiem, że od przygotowań do gali KSW 39 Koloseum twoje życie się totalnie odmieniło, odstawiłeś wszelkie używki. Tak, już nie jestem narkomanem. Ty uważasz za największy sukces, czy większym sukcesem było zwyciężyć na Stadionie Narodowym? Wygranie na Stadionie Narodowym to był efekt uboczny wrócenia do sportu. A to była moja największa wygrana, żeby po prostu wrócić na tor sportowy. No ale śledząc jego postać bliżej, dało się zauważyć, że jednak raper co jakiś czas wyłamuje się z tych swoich postanowień. Spotkaliśmy się negocjować właśnie twój kontrakt i mówisz do mnie: pierdolę, ja się budzę o 3 rano, mam 5 metrów do ubikacji, ja już myślę jak zjebać, nie? Ktoś, kto jest uzależniony, będzie uzależniony do końca życia. Możesz nie pić 20 lat, bo mam znajomych, którzy nie piją, są w trzeźwości po 20 lat, po 25 lat, ale za każdym razem, jak otwierałem lodówkę, a jego żona jest pijąca i stoi piwo i on się modli, żeby wziąć chociaż łyczka, tak to działa. Możesz nie pić 10 miesięcy, 20 lat, zobaczysz krechę na stole, od razu byś chciał się na nią rzucić. To jest choroba po prostu. Co doprowadza nieustannie do coraz większych problemów w jego życiu, ponieważ po swojej przegranej walce właśnie na gali Prime z Kacjuszem Życińskim na jakiś czas przysłowiowo zawiesił on swoje rękawice na kołek, co najpewniej było spowodowane problemami osobistymi. I chyba największym z nich okazała się jego była kochanka, niejaka Anna Palmowska z Włocławka. Do romansu z którą popek sam po raz pierwszy się przyznał w social mediach za pomocą takiego wideo. Słuchajcie, wyjebałem się potwornie, miałem romans. Trwało to dłuższą chwilę, ale w jakimś czasie oprzytomniałem i zdałem sobie sprawę, że to jest które do niczego nie prowadzi. Słuchajcie, jest takie coś jak Starking. Nie jestem w stanie sobie z tym poradzić. Wszyscy moi bliscy mają robi to jedna osoba. Ania Palmowska ze Sławka. Po prostu to przychodzi już ludzkie pojęcie. Ona dzwoni do mojej rodziny, obliżaj. Dziewczyno, jest z tobą, nie chcę mieć więcej kontaktu, daj sobie pokój, bo też się źle dla ciebie skończy. Jak słyszeliście, raper uznał, że właśnie ta kobieta, z którą sypia, od jakiegoś czasu go stalkuje i prześladuje całą jego rodzinę. Bo też warto tutaj zaznaczyć dla niezorientowanych, że raper posiada dwójkę dzieci ze swoją żoną Katarzyną. Więc no na pewno moralnie jest to bardzo haniebny czyn z jego strony. Jednak co w tym nagraniu rozpędziło największą burzę, to podał
on w nim przecież imię i nazwisko tej swojej kochanki, przez co kobieta odpowiedziała mu następującym oświadczeniem. Skoro publicznie zostałam wywołana do tablicy, to odpowiadam, tak to ja. Zarzut stalkingu, jaki mi oskarżono, to efekt wybujałej wyobraźni pana Popka. To mnie raczej w tej znajomości spotkało zastraszanie, manipulowanie, znęcanie się psychiczne z czasem fizyczne. To ja wielokrotnie odbierałam w środku nocy telefonem z prośbą o pomoc w odebraniu pana Pawła skądś, przelaniu pieniędzy, a pan Popek sam potrzebuje pomocy terapeutycznej. Po którym Popek przez jakiś czas przestał się publicznie wypowiadać na jej temat, ale kobieta nie zamierzała przestawać, cały czas wałkując kwestię ich romansu na swoim Instagramie. Między innymi twierdząc, że trwał on już od ponad 7 lat i że była przez ten czas nie tylko jego kochanką, ale też przy tym jego przyjacielem, że chciała mu bardzo pomóc, bo wyraźnie raper nie radził sobie w życiu. Był pogrążony po uszy w długach z uwagi na swój imprezowy styl życia i uzależnienia. Nawet pomimo faktu, iż wciąż zarabiał kupę pieniędzy z muzyki. Twierdziła również, że wszyscy jego znajomi go wykorzystują, mało kto go szanuje i że to ona tak naprawdę jest prawdziwym poszkodowanym w tej relacji, bo Popek miał się nad nią znęcać. Za jakiś czas natomiast zaczęła też dawać sygnały, jakoby ich relacja miała się jeszcze po tej aferze nie zakończyć, co nie wiadomo, czy było prawdą, bo Popek wówczas w żaden sposób się nie ustosunkowywał do tej jej narracji i twardo milczał, aż do momentu, kiedy najwyraźniej nerwy mu już całkowicie puściły, kiedy to do internetu spadła kolejna bomba. Dokładnie tym razem był to nagi filmik rapera do lustra, na którym Popek normalnie wymachuje swoim monsterem na wierzchu, o co od razu wszyscy zaczęli podejrzewać właśnie tą kobietę, że to ona go udostępniła. Jednak Anna zapierała się wówczas na amen, że to nie jej sprawka, no ale inne zdanie na ten temat miał sam Popek. Jak zdążyliście zauważyć, ten lachociąg ze Sławka udostępnił moje zdjęcia o zabarwieniu etnicznym dla zainteresowanych. Nie s***cie tego, bo mój dzisiaj jest w waszych rękach. Jak widzieliście, Popuś początkowo prawidłowo podszedł do tego wideo z humorem i dodatkowo nie zostawił żadnych złudzeń, że to kobieta stoi za wyciekiem tych nagrań, bo zresztą przecież to on najlepiej wie, do kogo je wysyłał. No ale kobieta dalej szła w zaparte, zapowiadając, że czeka na niego pozew sądowy za pomówienia oraz ujawnienie jej imienia oraz nazwiska publicznie. No i co jeszcze mocniejsze, dodatkowo kobieta udostępniła na swoich social mediach numer do Katarzyny, czyli właśnie do żony Popka, która to następnie miała być prześladowana przez obserwujących Anny. No i właśnie to w tym momencie raper się złamał, ponieważ najwyraźniej, jak na tamten czas, jego żona nie wybaczyła mu tej zdrady, odcinając go od kontaktu z dziećmi, przez co Popek wrócił do swoich starych nawyków, oddał się imprezowaniu i z lotniska przed swoim wylotem do Ameryki Południowej, już w totalnie agresywnym tonie, nagrał na Annę takie oto kolejne wideo. Jak widzę tą Złocławka, to przeklina. Posłuchaj, zebrałaś mi dwójkę dzieci, niszczyłaś moją Kaśkę, ona ci nigdy w życiu krzywdy nie zrobiła. A ostatnio podałaś jej numer ze swoją m***ą, pisząc zapraszam do rozmów. Dzwonili do niej twoi k***a psychofani, którzy chcieli ci k***ać do ryja. A ty się śmiałaś, zabrałaś mi dwójkę dzieci, niszczyłaś mi Kaśkę. I przysięgam ci dopóki istnieje internet i ja żyję, ci nie odpuszczę. Teraz się dopiero zaczyna show. Daj mi swoją mamę do telefonu, ja jej wytłumaczę, kogo urodziła, ty k***a. No a kobieta, wykorzystując ten moment, gdy na nowo zrobiło się głośno o ich konflikcie, postanowiła oficjalnie założyć swojego OnlyFansa, promując go co chwilę na swoich storkach, albo takimi bardzo odważnymi fotkami, które co chwilę pojawiały się na jej profilu, co mogło też wyraźnie pokazywać jej intencje w ciągnięciu tej dramy dalej. No ale Anna też zresztą sama tego nie ukrywała. Popek natomiast, tak jak zapowiadał we wcześniejszym filmiku, poleciał wówczas na swoją mega głośną wyprawę do Kolumbii, gdzie to na przykład wciągał flagowe dla tego kraju substancje z grobu nikogoż innego jak Pablo Escobara, co też rozeszło się bardzo głośnym echem, no ale raper pojechał tam również, by nagrać właśnie diss tracka na swoją byłą kochankę z teledyskiem pod tytułem La Palma, który spotkał się z bardzo dobrym odbiorem ze strony jego społeczności, bo też dało się w nim wyczuć ten stary vibe Popusia za czasów gangu Albanii, którym to raper między innymi nawijał, że ta kobieta chce zniszczyć mu życie i że nie chce jej już więcej znać oraz że powinien nacharać jej na mordę, dodatkowo zaznaczając, że zamierza skupić się teraz na swojej rodzinie i chce również porzucić swoje uzależnienia. Jednak szczerze mówiąc, wydaje się to raczej niemożliwe, ponieważ chwilę później na swoim Instagramie, najwyraźniej pod mocnym wpływem, wrzucił takiego oto posta, z którego mało dało się zrozumieć, jak widzicie przez jego składnię. W sumie to jedynie tyle, że chodzi mu o jakąś dramę w salonie fryzjerskim. Jednak za sprawą kolejnych licznych filmików udostępnianych na story rapera z Kolumbii, jak i odpowiedzi na nie kochanki, możemy śmiało wydedukować, że Anna wraz ze swoim mężem mieli parę
parę dni wcześniej napaść na jakiegoś barbera w Płocku. Dokładniej najpierw rozbijając szybę cegłówką, następnie obsmarowując resztę szyb gównem. No i dodatkowo jej mąż miał nawet napluć na twarz jednej z fryzerek o imieniu Kamila, która jak się okazało była jeszcze inną kochanką Popka, których zresztą Jaganna później opowiadała na swoich storkach. Raper ma tak naprawdę o wiele, wiele więcej. I nawet z jedną taką panną rzekomo posiada utajnionego syna, ponieważ król Albanii miał zapłacić jego matce za milczenie grubą kasiorę. No ale jak na tamten moment, raper nie przestawał wyśmiewać faktu ich odklejonego napadu na barbera, przy okazji nie szczędząc im wyzwisk, dlatego Anna w odwecie zaczęła udostępniać coraz więcej prywatnych wiadomości i prywatnych nagrań na Popka, których to kupował jej drogie perfumy. To jest prezent dla ciebie, ale nie powiem ci jakiej marki, niech to będzie niespodzianką, jak się zobaczymy, to się spryskasz. Pisał jej miłosne listy, czy nawet wyznawał jej miłość. A sam Popek Monster następnie zleciał do Polski i co ciekawe, zaczął się trzymać blisko Soroko. To znaczy już wcześniej wyraźnie panowie znaleźli wspólny język. Przy okazji gali, właśnie Prime MMA, gdzie to przy wspólnych treningach chwalili się tym, że są już ex-użytkownikami nielegalnych substancji. Dzisiaj dwóch ex. Ex-kokainistów. Jesteśmy kokainowe fedro odporni, kurwa. Soroko również w tamtym czasie na swoich social mediach się chwalił, ile to już nie jest czysty. Jednak na tym wideo, które teraz widzicie w tle, wyraźnie było widać, że obydwaj wrócili do nałogu. Po chwilę później zresztą razem byli widziani właśnie na koncercie Popka, gdzie obydwaj znów byli pod mocnym wpływem, jak widać po tych nagraniach. Zresztą w pewnym momencie tego show Popuś musiał zejść ze sceny, by zjebać przysłowiową kipę. Co tylko utwierdza nas w przekonaniu, że nieprzerwanie przegrywał on ze swoim nałogiem. Jakiś czas później zresztą znów pojechał za granicę, tym razem do Holandii, gdzie kolejna po prostu przegruba akcja z jego strony miała miejsce, ponieważ to właśnie wtedy raper po raz drugi dokonał skaryfikacji swojej twarzy, czym pochwalił się fanom za pomocą następujących filmików. Piszcie nie, bo ja za nim pójdę spać na kolanach, błagam się, proszę podnij moją twarz. Jednak Anna nadal nie dawała mu spokoju, wyciągając na niego kolejne szokujące brudy, między innymi odpowiadające na pytanie, dlaczego raper musiał uciekać z Anglii, bo według jej wersji sprzedał tam wszystkich swoich ziomali, z którymi prowadził nielegalną produkcję jednego z białych proszków. Dodatkowo stwierdziła, że podobnie wygląda to w Polsce, ponieważ jego imię i nazwisko ma podobno widnieć w rejestrze informatorów policyjnych, bo właśnie zasypanie służbą na inne osoby, z którymi wcześniej trzymał. Jak kobieta uważa, następnie dostaje za to spore siano na swoje imprezy. Do tego padały również z tej strony oskarżenia o rzekomą homoseksualność rapera, którą ukrywa. Zdradziła, że była z nim nawet w ciąży. Jednak z uwagi na stres, który jej raper zafundował, niestety poroniła. Anna twierdziła dodatkowo, że raper jest dwulicowy, że ciągle oszukuje swoją rodzinę i przede wszystkim samego siebie, ponieważ w momentach załamania często płacze i mówi sam o sobie, że jest zerem. Czy też pokazywała nagrania Popka do niej wysyłane, w których to raper przyznaje się do tego, że oszukuje swoich fanów co do swojej czystości. Cała moja ta przemiana, którą ludzie wierzą, że nie piłem tyle czasu, by mnie tak pocisnęli, że tam z nosa. Na co Popek odpowiedział jakiś czas później, jedynie takimi prześmiewczymi nagraniami, które to promowały kolejne gale Gromdy, której przecież jest medialną twarzą. Kurwa, wczoraj film się urwał, budziłem się na jakiejś mylinie, strasznie mnie krzyż napierdala. Lubię się odmywać i co? Lubię się zbywać konkretnie, zniknąć na dwa tygodnie. Ludzie mówią, że jestem gejem, nie wiem o co im chodzi. Przecież wszyscy wiedzą, że ja kocham kobiety. No nieraz zrobię mi siaczka na jakiejś imprezie, ale przecież to tylko stricte taki koleżeński misiaczek, bez smyrania po płaskach i szeptania do łóżka. A oprócz tego, ze swoich kolejnych przygód czy też podróży, również rzucał mocno kontrowersyjne, czy też odklejone nagrania, takie jak na przykład te. Auschwitz-Birkenau, cia la 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 la. Auschwitz-Birkenau, cia la la. Okej, okay, I got the voice from the studio. Popek, wanna say something to his fans. I'm sorry, W końcu do całej dramy Popek kontra swoja ex-kochanka. Włączył się również i Arab, który na bardzo długiej serii storek na swoim Instagramie krytykował rapera za jego zachowanie, powielając niektóre z zarzutów Anny wobec rapera, ponieważ jak uznał, sam go zna i wie jaki jest. Przybliżył także wówczas parę historii, w których raper zachował się totalnie nie fair wobec niego, kiedy to na przykład umówił się z nim na dwa wspólne kawałki i do jednego z nich mieli nakręcić teledysk na imprezie, którą on sponsorował. No i Popek dlatego wówczas bawił się w
najlepsze, za jego pieniądze. Natomiast rano, kiedy przetrzeźwiał, to uznał, że nic z tych kawałków nie będzie i że ich nie wypuszczają. Na czym to rzekomo miał stracić sporo gotówki. Jednak Popek znów w żaden sposób się do tych jego słów nie odniósł. I na jakiś czas zrobiło się o nim nieco ciszej. Bo jak na tamten moment mogło się wydawać, że raper znów się ogarnął. Ponieważ między innymi występował w telewizyjnym programie Ninja Warrior oraz zapowiedziana została jego walka na grudniowej gali Gromdy, gdzie to oczywiście na gołe pięści miał walczyć z Francuzem Maximem Bellamy. I to właśnie w tym czasie pierwsza tatuażowa metamorfoza na jego twarzy miała miejsce. To jest mój manifest w sprawie nowej ja, lewa strona i jestem dwa. Boże, wyrwij mnie do piszczaszki. Bo jak widzimy, lewa strona twarzy rapera zapełniła się wtedy kolorem czarnym, a po prawej natomiast widnieje wymowny napis "Sipać" oraz 5 kresek. No i jeśli zastanawiacie się, w jakim celu stworzył tę dziarę, to już najlepiej wytłumaczy wam sam Popuś. Mój tatuaż ma mi przypominać o czymś, na przykład o moim największym problemie, czyli narkotykach. Ludzie wydają się, że są ślepi, widzą tylko na wulgaryzm, ale tu jest patrz, i parę kresek kokainy. I to mi przypomina za każdym razem, jak patrzę w lustro. Jeżeli ma wyglądać jak pomocnik Batmana, jak ja to nazywam, i być trzeźwy, to ja wolę iść w tą stronę. Na tym samym wideo zresztą oglądać mogliśmy również szczęśliwe nagrania rapera z jego dziećmi, co wskazywać mogło na to, że w międzyczasie Popek wytłumaczył sobie wszystko ze swoją żoną, która wybaczyła mu jego winy. Dlatego wszystko wskazywało na to, że raper znów był na dobrej drodze do ogarnięcia swojego życia. Jednak 1 grudnia przegrał on niestety w słabym stylu swoją walkę z francuskim zawodnikiem, bo w pierwszej rundzie, dokładnie już w 27 sekundzie. No i najwyraźniej ta porażka po raz kolejny obudziła w raperze jego drugie alter ego, bo też jak w jednym z wywiadów przyznał, był on już właśnie na dwóch odwykach narkotykowych. Co mnie wyjebuje w ciągu 6 dni? Gdzie to jednak psychiatrzy, którzy go badali, zdiagnozowali w jego psychice zaburzenia osobowości, czyli dokładnie tę samą chorobę, na którą cierpi również YNW Melly. No bo parę dni później do internetu wrzucił następne bardzo mocne nagranie z kolejną tatuażową metamorfozą. Wjechałem kurwa na imprezę na kawę, kurwa, co? Tu pisze kurwa? Wykorzystali mnie kurwa! Ja kurwa, ja nie chciałem tego kurwa! I tak do końca życia kurwa! Nawet mnie do kryminału nie wpuszczą z tym ryjem! Płacz kurwa! Przeżywaj! Zapierdolę tekst kurwa, jebać was! Znów wyraźnie będąc pod wpływem swoich ulubionych specyfików. Tym razem jak widzimy, był to następujący napis po prawej stronie jego głowy. No ale zaledwie 3 dni później Popek postanowił skoczyć na jeszcze wyższy level w kontekście polaryzowania społeczności, ponieważ na jego profilu wówczas pojawiła się taka oto fotka, która, co tu dużo gadać, totalnie szokuje. Bo gdy pierwszy raz ją zobaczyłem, to ciśnienie momentalnie skoczyło mi mocno do góry. Tym bardziej, gdy przeczytałem do niej notkę, w której Popek przyznał, że sława go przerosła i że ten właśnie projekt jego nowego looku ma zapewnić mu anonimowość przed fanami. Dlatego przez 2 następne dni zachodziłem w głowę, o co tak naprawdę chodzi. Czy raper uwalił sobie kawałek nosa, żeby odciąć drogę do przyswajania używek, czy może jest to jedynie grafika zastępcza, a on totalnie inaczej zamalował już całą swoją twarz. Jednak zaledwie 2 dni później raper w nocy wrzuca kolejne wideo na swojego Instagrama z klubowego kibla, gdzie możemy się tylko domyślać, co przed chwilą robił. Zostaliście k***a wykorzystani. Puszcza inteligencja zamiast jego kariery. Tak więc szczerze, no nie mam już nadziei, że coś się kiedyś zmieni u tego gościa, że wyleczy się ze swoich uzależnień i że jego złe alter ego w końcu da mu spokój. Natomiast przy tym też bardzo jestem ciekaw, jakie kolejne szalone akcje jeszcze ten gość odwali. Bo chociaż większość społeczności nazywa go teraz mianem debila w internecie, to jednak trzeba też przyznać, że jest jedyny w swoim rodzaju. I na polskiej scenie, no nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze będziemy mogli śledzić taką ciekawą postać.